Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dziś w trasie zawędrowaliśmy prosto do Poznania, do Mekki polskiej kulturystyki, do Słodkiewicz Gym & Fitness. To z tej właśnie siłowni wywodzą się najlepsi niewątpliwie zawodnicy w naszym kraju. Między innymi tutaj możecie spotkać Radka Słodkiewicza i Huberta Kulczyńskiego, który aktualnie również przygotowuje się do zawodów i już jest, prawda, jak zawsze w niesamowitej formie. Tam właśnie coś pisze. Dzisiaj zrobimy sobie... Zobaczymy, czy mocny, bo chłopaki coś tutaj mówią, że się słabo czują, ale na pewno to będzie mocny trening nóg. Radziu jak zwykle, prawda, na czas jest, także wszystko się opóźniło. Za chwileczkę ruszamy, zobaczycie, jak to wygląda, ale powiem wam szczerze, będąc tutaj, właśnie na tej siłowni, tutaj nauczyłem się, bo człowiek się uczy całe życie, to także może źle powiedziałem, ale cały czas się uczę, ale tutaj nauczyłem się robić trening nóg i wiem, co to znaczy trenować nogi. Radził gdzieś już tam się krząta, za chwileczkę go weźmiemy, co chwilę opowie o swojej siłowni. Radził, jesteś gdzieś tam? I zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście ten trening, jak to bywa na mocnych klamotach, bo Radek nie lubi trenować lekko. Mam nadzieję, że da nam fory. Wracamy za moment. Oczywiście u Radka Słodkiewicza, czy to prawda, gdzieś na wejściu, czy na wyjściu jest mega... Chodź, Radziu, tylko zawsze opowiadam o twojej tutaj, prawda, o personelu. Patrycja, cześć. Cześć, mam się patrzeć do kamery? Możesz się patrzeć do kamery, możesz patrzeć na mnie. To debiutantka tegoroczna, piąte miejsce na debiutach, ale to było takie przetarcie. Szykujesz się za chwileczkę do Mistrzostw Polski i myślę, że jest całkiem lepiej. Będzie moc, nie poddam się. W jakiej kategorii, przypomnij, startujesz? Bikini. Najwyższe bikini. Tak. No za niziutka to ty nie jesteś, także jak się czujesz i jak oceniasz swoją formę w porównaniu tak szybciutko debiuty, a teraz? Na pewno będzie lepiej. Sylwetka będzie pełniejsza, pozowanie poprawione, także mam nadzieję, że... Ktoś ci pomaga? Zależy z czym. Ze wszystkim? Tak. Może zdradzić kto? Aktualnie... Jeżeli chodzi o trening, dietę? Radek. Radek. Także wszystko jasne. I już jesteśmy u Radzia. Cześć, Radziu, witam cię serdecznie i bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Już mówiłem wcześniej, że pamiętam ten nasz pierwszy trening nóg. Pamiętasz, jak leżałem tam pod brzozą, jak robiliśmy wykroki na dworze? Pamiętam, że robiliśmy właśnie wykroki na dworze. Tak, i trochę zimno, to nie będziemy robić na dworze, ale zrobimy coś fajnego na sali. I chciałem powiedzieć, że jak uważacie, że wam nogi nie rosną, to być może w ogóle ich nie trenujecie, bo ja się tutaj przekonałem, jak się robi nogi. Dokładnie. Słuchajcie, ja widzę, że większość z was niestety trenuje nogi jak baby. Więc generalnie dzisiaj na pewno nie będzie trening dla bab, tylko dla prawdziwych, hardkorowych dzików. Ale taki nie będzie taki aż za ciężki trening, nie? Bo tak... Mówiłem... Nie, no wiadomo, że nie robimy aż takiego bardzo ciężkiego treningu, bo też jesteśmy w takim okresie troszeczkę luźniejszym, więc będzie tak powiedzmy nam z przymrużeniem oka. Ale na pewno coś będziecie mogli ciekawego podpatrzeć, bo Radek co jak co, ale i noga, i wszystko, i głowa tęga. Ja powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię trenować nogi. Poza tym ja osobiście uważam, że dobra noga fajnie wygląda. Mhm. Wiecie, idziecie na przykład na plaży, ktoś idzie fajnie do pasa w wodzie, zajebiście wygląda, nagle wychodzi i patrzycie takie dwa patyki, katastrofa. A jak idzie noga gdzieś po tej plaży, ktoś sobie idzie, pach, pach, widać te czwórki i tak dalej, to wygląda. A teraz fajnie, bo teraz moda nie, pamiętasz, jak były piramidy kiedyś, nie? A teraz fajne są te takie stręcz, te dżinsy, to wiadomo, jak ta noga fajnie góra wygląda, ta noga jest dopięta na tych dżinsach, to też to super wygląda. Dokładnie, także myślę, że nogi trzeba robić, bo fajnie wyglądają nogi. No. To co, no to nie tracimy czasu, bo już się wszystko powkręcało i jedziemy, nie? Dokładnie, jedziemy. No, zapraszamy. Okay, bez wymówek.
Zaczynamy od uginania, od dwójek. No powiem szczerze, że jeżeli robię całe nogi, to lubię zaczynać właśnie od tylnej części uda, czy jakieś zginania. Raz, że wstępna, że tak powiem, taka rozgrzewka, że tak powiem, przygotowanie całej tej tylnej części uda do cięższych ćwiczeń takich typu przysiady, wyciskania nogami i tak dalej. A dwa, że też uważam, że ogólnie ta tylna część uda nie może być za dobra, więc wiadomo, że troszeczkę więcej uwagi, więcej skupienia jej się zawsze przydaje. Osobiście najbardziej preferuję rozdzielanie treningu tylnej części uda i czwórek. Aczkolwiek nawet jeżeli rozdzielam, to przeważnie tą czwórkę tak czy siak zaczynam od jednego ćwiczenia na tył ud. Aha, od dwójek. Zrobiliśmy trzy serie i to takie były, no niemałe też ciężar, ale rozgrzewkowe i teraz... Dwie robocze takie. No i teraz zrobimy sobie takie dwie robocze z jakimiś dropami i tak dalej. Aha. Jedziemy. I tak sobie trenujemy, przerwa po pierwszym ćwiczeniu, zrobiliśmy uginanie, jak widzieliście, dwójki. Michał Tłoch, cześć Michał, jak tam się czujesz? Wiem, że miałeś tam jakiś zabieg. No miałem, niestety, jakby cały sezon został spalony, no ale takie jest życie, no jakby ja wiesz, nie uważam tego jakby za jakiś mega mocny krok w tył, no bo to jakby też... utwardziło, powiedzmy, mój charakter jeszcze bardziej. To taka szkoda, nie tyle miesięcy, widziałem twoją formę, tak rozmawialiśmy, że tam, no było super, naprawdę. No było, nie ukrywam, że na polskim byłem na pewno życiówkę,
No. Natomiast takie jest życie, taki jest sport. No, wiesz, nie ma co się załamywać, trzeba po prostu cisnąć dalej. Mhm. Przykładem są olimpijczycy, wiesz, oni szykują się na olimpiadę, powiedzmy 4 lata, bo olimpiada to 4 lata, tak? I niekiedy było tak, że tydzień przed, jakaś kontuzja, cokolwiek innego, no i wyklucza. Ale się nie poddaje, że ciśniesz dalej? No nie, oczywiście, że nie, to wiesz, drobny zabieg. Miałem krwiaka w tym barku, no została krew jakby odsączona. Bark został rozcięty, potem drenaż i no niestety no. A jak chcecie w Słodkiewicz Gym & Fitness w Poznaniu spotkać trenera roku, tak? Nie, Wielkopolski. No w sumie Wielkopolski, nie, no w Wielkopolsce byłem drugi na wojewódzkich, natomiast w powiecie poznańskim byłem pierwszy akurat, nie? To był plebiscyt mistrzów urody, więc chociaż jedno pudło w tym roku zostało zaliczone. Takie osoby możecie spotkać u Radzie, także zapraszamy do Poznania. Tak jest. Dzięki wielkie. Trzymaj się i zdrówka. Jedziemy kolejne ćwiczenie, tym razem przysiady głęboko, praktycznie do samego końca, na takim safety barze. No, na razie zrobiliśmy samą rozgrzewkę. Zobaczcie, że my robimy rozgrzewkę, robiąc po kilka ruchów tylko. W moim odczuciu nie ma sensu tracić energii, robić tam po 15-20 ruchów na małe ciężary, no bo tracimy tylko energię i, że tak powiem, tą swoją siłę. Wystarczy zrobić tam, powiedzmy, jedną serię taką prawie że pustym gryfem, trochę więcej powtórzeń, żeby tej krwi trochę napłynęło, potem nawet więcej serii, ale kilka powtórzeń, tam po 5-6 ruchów dochodzimy do ciężaru roboczego i dopiero na koniec robimy tam dwie serie z ciężarem roboczym. I jaką mamy liczbę zaplanowaną powtórzeń? Ile się da? Tak jak widzieliście, tu robiliśmy po 6 ruchów wszystkie serie, a teraz myślę, że zrobimy tak gdzieś chociaż te 15 ruchów, żebyśmy trzasnęli. Ale jak się da 20, to 20. Dobrze. I powiem wam szczerze, że jak nie robiliście na takim gryfie, tak jak ja, nie mam nigdzie takiego gryfu, to wchodzisz jak na nowe ćwiczenie. Musisz złapać tą koordynację. Ten ruch całkiem jest inaczej, ale zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało.
Jesteśmy, nakręciliśmy jedną po dwóch seriach roboczych. Po 20 powtórzenia, Budy. Żyjemy jakoś jeszcze. Dobra, mocne. Idziemy na górę. Kurczę, trochę za dużo tych schodów tu. Jak na nogi, to tak. I teraz tak, kolejne ćwiczenie. To będą wyprosty. Ty już pewnie wiesz, jak to będzie wyglądało. Tam będzie odpoczynek. I potem wracamy znowu na przysiady. Już nie wejdziemy tu do góry.
Kolejne ćwiczenie wyprosty, 3 serie, ale w dropach zmniejszaliśmy ciężar, 3 serie, 10, zmniejszaliśmy 10, czyli zmniejszaliśmy 10, czyli po 30, a w ostatniej, 3 serii, jak za chwilę zobaczycie i widzieliście, jeszcze dodatkowe 10, ale takie półruchy z dociskaniem, żeby takie było tu stałe napięcie, nie? Tak, bo tak robił Bikrami, on ma duże nogi, więc też takie chcę mieć jak Bikrami. Także oglądamy i próbujemy. Chociaż tak. Może warto było też w Toma Placa, nie? Popatrzeć. No, w moim odczuciu Tom Plac, najlepsze nogi, najlepsze czwórki, jakie kiedykolwiek były. Jedziemy dalej. A w Polsce jakie są najlepsze czwórki? Koniec. Wiadomo, że moje. Wszystko, no. Przepraszam, że przeszkadzam. Zobaczcie, tak jest Słodkiewicz, Gym and Fitness, same gwiazdy. Cześć Hubert. Witam, witam. Cześć Kamil. Cześć. Zapytam się najpierw Huberta, stop 10% już redukcji. No, 3 dzień, także 3%. A, czyli jeszcze tam nic nie woła, jedzenie. No, jeszcze nie, chociaż już by się coś zjadło. Tylko powiemy, Hubert, ile ci zostało do zawodu w tygodni? 86 dni. O, widzicie? 12 tygodni. Wiem, że tam odhaczasz sobie tak, pewnie, tak, nie? Jest na tablicy, odhaczane codziennie. A Kamil, tobie ile? Nie wiem, w niedziela jest tu dzisiaj. Dzisiaj, bo ten czas tak leci środa, czyli już. No, już zacząłeś ładowanie, czy... Nie, dzisiaj, jutro ketoza. Ketoza. Mhm. Czyli teoretycznie nie powinien mieć energii. Z tymi panami na pewno zobaczymy się już niedługo w Kielcach, na zawodach. Z Hubertem będziemy oglądać, Kamila będziemy dopingować. A ja co? Dalej lecę robić nogi. Tutaj to no, nie ma gdzie by się nie ruszył, to same gwiazdy. Przerwa mija, kontor mija. Let's go.
Jedziemy, kolejne ćwiczenie. Jak to bywa u Radzia, końca nie widać. Hak przysiad. No super, fajnie to. Maszyna naprawdę chodzi. Jak będziecie tutaj, to spróbujecie sobie. Głęboki przysiad, praktycznie do samego końca. Dwie serie chyba były, czy trzy, już nie pamiętam, takie rozgrywkowe. I Radziu, dwie robocze, nie? I dwie robocze na mocniejszy ciężar. Jademy dalej.
I tak oto zakończyliśmy trening nóg w krainie budzących się do wzrostu mięśni w Słodkiewicz Gym & Fitness w Poznaniu. Trening trwał trochę, ale niby trochę sobie pogadaliśmy, ale swoje jednak da się odczuć. Tak, trening był dobry, nie ma co gadać. Co prawda nie było to takie super mega hardkoru, nie było, bo za dużo gadaliśmy przez ciebie, bo widzicie, on cały czas gada, cały czas zagaduje i tak właśnie na nie nam szło. Ale ogólnie jestem zadowolony, także było fajnie. Budi? Ja jestem mega zadowolony zawsze z każdego treningu tutaj. A powiedz mi, jakie ty masz teraz plany? Rośniemy. Rośniemy. Tak. A start jesień? Czy... Nie, jak już to wiosna. Wiosna. Czyli wiosną Budiego zobaczymy na scenie. Jeszcze raz, słuchajcie, jak chcecie spotkać Radka, chcecie spotkać Budiego i mnóstwo zawodników, których dzisiaj tutaj widziałem i trenują u Radzia, bo to jest naprawdę fajne, wchodzisz do takiej siłowni prestiżowej i ten się przygotowuje, ten gdzieś tam startuje, tutaj pro. Nie brakuje tutaj na pewno motywacji, także na pewno można zrobić dobry trening, zmotywować się, nie ma tutaj obijania, nie ma tutaj, że tak powiem, robienia sobie tylko selfie, już chociaż też oczywiście można po dobrej serii, no ale nie przychodzi się tutaj, że tak powiem, dla lansu, ale dla ciężkiego wysiłku. Choć słyszałem również, że ludzie nieraz tu przychodzą, jak mają dzień nietreningowy, żeby poddychać tym powietrzem, bo podobno tu od powietrza się rośnie. Także zapraszamy. Dziękuję bardzo jeszcze raz za trening. Do miłego zobaczenia. Myślę, że wkrótce widzimy się u Radzia na Słodkiewicz Classic 27 i 28 kwietnia. Dokładnie, słuchajcie, 2 tygodnie do naszych zawodów z Budim je robimy razem, także chcecie zacząć coś wyjątkowego, to zapraszam. A jak jesteście zawodnikami, to zgłaszajcie się, bo naprawdę sakwa może być pełna, jak będziecie mieć dobrą formę i wygracie te zawody. No, nie tylko ci, co wygrają. Pamiętajcie, że każda szóstka w każdej kategorii przywiezie coś do domu ciekawego, także zapraszam. Może gdzieś coś zostanie spod lady, to chcę wezmę. Batonik. Wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć.